Przymiotnik wojskowy towarzyszący kolejnym nazwom placówki zawsze dookreślał specyfikę jednostki, to jest zakres podejmowanych inicjatyw medycznych, naukowych i szkoleniowych. Szczególnie widoczne stało się to w ostatnich latach, kiedy personel szpitala uczestniczył w organizacji zabezpieczenia medycznego polskich kontyngentów wojskowych w Iraku i Afganistanie. Wiedza wyniesiona z misji, stojące za nią doświadczenia medyczne, naukowe i organizacyjne znajdują dziś zastosowanie w wielu obszarach działalności Instytutu, pozytywnie wpływając na zakres i jakość udzielanych usług. Mieliśmy okazję przekonać się o tym nie dalej jak 3 miesiące temu podczas działań ratowniczo-ewakuacyjnych po zamachu w Tunezji, w których m.in. brał udział lekarz Instytutu, pułkownik Robert Brzozowski. W naszym szpitalu udzielaliśmy również pomocy najciężej poszkodowanym rodakom. Każde tego rodzaju tragiczne w skutkach zdarzenie pokazuje, jak istotne znaczenie pełni przemyślana, integrująca komponenty medyczne, rozpoznania, komponenty bojowe oraz dyplomatyczne misja ratownicza. Dobrą informacją jest, że posiadamy konieczne do takiego działania zasoby oraz zdolności operacyjne. Złą, że będziemy, oby jak najrzadziej, z nich korzystać, czego musimy być świadomi i do czego musimy być dobrze przygotowani. Dlatego z tak dużą wagą w Instytucie przywiązujemy uwagę do dydaktyki, szkoleń i innych form działalności edukacyjnej, których zadaniem jest propagowanie najlepszych rozwiązań z zakresu ratownictwa medycznego i medycyny pola walki. Unikalną wartością uczestniczących w tych działaniach komórek Instytutu, że wymienię tylko Centrum Kształcenia Podyplomowego, Zakład Medycyny Pola Walki czy Klinikę Psychiatrii i Stresu Bojowego, jest zintegrowany model kształcenia, w ramach którego przekazywana wiedza na bieżąco jest korygowana własnymi doświadczeniami, przez co doskonale wpisuje się w potrzeby uczestników szkoleń. Znajduje także, i to bardzo cieszy, praktyczne zastosowanie w dziedzinach resortowych oraz cywilnych jednostek systemu ochrony zdrowia. Zabiegamy również, jako Instytut, jako społeczność, zabiegamy również o to, aby instytutowy zasób wiedzy medycznej efektywnie służył rozwiązywaniu potrzeb sił zbrojnych. W bieżącym roku kończymy m.in. wykonanie 9 wieloletnich projektów naukowo-badawczych. Mam ambicje, aby wyniki tych i przyszłych prac pochodzących z Instytutu pomagały w zaspokajaniu praktycznych potrzeb sił zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zdrowia i życia żołnierzy. Nie zapominamy przy tym o działaniach realnie przybliżających wojskową służbę zdrowia do żołnierzy. Realizowane przez Instytut programy profilaktyczne są doskonałym przykładem inicjatyw dających kadrze możliwość oceny stanu zdrowia w miejscu pełnienia służby, a w razie potrzeby stwarzających warunki do przeprowadzenia pogłębionej diagnostyki i leczenia w klinikach Instytutu. Co więcej, dzięki informacjom pochodzącym z przeprowadzonych wśród kadry sił zbrojnych badań populacyjnych podejmujemy dziś serię działań, aby kierowana do żołnierzy pomoc medyczna odpowiadała nie tylko ich oczekiwaniom, ale przede wszystkim w sposób celowany rozwiązywała najważniejsze potrzeby zdrowotne. Szanowni Państwo, silna, dobrze wyposażona i umiejętnie dowiązana armia zdrowych żołnierzy to gwarant bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Kapitał, o który należy dbać, także poprzez stosowanie rozwiązań formalno-prawnych, czasem nawet idących wbrew zwyczajowym normom społecznego egalitaryzmu. Panie Ministrze, Panowie Generałowie, Szanowni Państwo. Wojskowy Instytut Medyczny wielokrotnie udowodnił, że dobrze rozumie potrzeby profesjonalnej armii i społeczności regionu, że jest w awangardzie podmiotów konsekwentnie realizujących cele szerokiej rzeszy interesariuszy. Robimy to dobrze i efektywnie, kierując się systemem wartości, który stawia na pierwszym miejscu dobro ludzi, powierzających nam ochronę tego, co mają najcenniejsze, swojego zdrowia i życia. Nie byłoby to możliwe bez zrozumienia i wsparcia szerokiej rzeszy przyjaciół Instytutu wśród naszych dowódców, parlamentarzystów, przełożonych, wszystkich tych, którzy swoimi działaniami wspierają budowę nowoczesnej jednostki naukowo-badawczej, oferującej usługi na najwyższym poziomie. To dzięki wyjątkowej życzliwości i zaangażowaniu Ministra Obrony Narodowej możemy rozwijać nasz Instytut. Z dumą możemy powiedzieć, że wspólnym wysiłkiem połączonym z pasją pracy tworzymy unikalną instytucjonalną wartość na krajowym, europejskim, wojskowym i cywilnym rynku ochrony zdrowia. A skoro już o rozwoju mowa, warto przytoczyć kilka faktów.
Inwestycje w sprzęt i aparaturę medyczną możliwe dzięki zakupom zrealizowanym w ramach planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych w 2015 roku to ponad 19 milionów złotych. Zagwarantowały one zakup sprzętu i aparatury do większości klinik Instytutu. Z kolei inwestycje remontowe i budowlane przeprowadzone w szpitalu w ostatnim roku powiększyły jego majątek o dalsze 33 miliony złotych. W bieżącym roku przystąpiliśmy także do realizacji największej od powstania naszego szpitala inwestycji Centrum Radioterapii. Angażując środki w kwocie ponad 100 milionów złotych w perspektywie 18 miesięcy będziemy dysponować jako wiodący szpital wojskowy, najnowocześniejszy, dostosowanym do potrzeb pacjentów i oczekiwań specjalistów ośrodkiem leczenia chorób onkologicznych. To kolejna fala nowoczesności, będąca ważnym etapem strategii rozwoju Instytutu, w której niezmiennymi priorytetami pozostają szeroki zakres i jakość udzielanych usług medycznych oraz zadowolenie pracowników. Proszę pamiętać, że pełne wykorzystanie możliwości WIN to nie tylko skuteczniej, szybciej i w większej liczbie przywróceni do zdrowia pacjenci. To jednocześnie większe szanse rozwoju pracujących WIN naukowców oraz zdobywających wiedzę i doświadczenie medyków. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, Wojskowy Instytut zmienia się. Wszystko to, co osiągnęliśmy jako instytucja oraz społeczność WIN w ostatnich latach nie byłoby możliwe bez zaangażowania najważniejszego ogniwa Instytutu, twórców wiedzy, ludzi nauki, wspaniałych lekarzy, pielęgniarki oraz personelu pomocniczego. Wszystkich tych z Państwa, członków Dyrekcji Rady Naukowej Organizacji Samorządowej, pracowników Instytutu, którzy od lat realizujecie wizję nowoczesnego szpitala i Instytutu Badawczego. To, jaki będzie rozpoczynający się rok akademicki, zależy przede wszystkim od nas samych, od twórczego, nacechowanego wolą pracy i współpracy, zaangażowania w sprawy naszej jednostki. Życzę więc całej społeczności Instytutu sukcesów w pracy, skuteczności w działaniu, szczęścia osobistego i optymizmu na co dzień. Dziękuję bardzo.